Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Metro Exodus. A my kontynuujemy nasze zwiedzanie. Nie wiem, co to jest za obiekt. Zostaliśmy wyłowieni przez jakiegoś tubylca. No i próbujemy tutaj coś odzyskać z naszego ekwipunku. Mamy w tej chwili tylko tą kuszę. No i zbieramy w tej chwili surowce. Przepędzili nas tutaj ci tubylcy, piraci, czy no nie wiem, kto to tam był. Także na razie sobie chodzimy tutaj i coś szukamy, czegoś, nie wiem czego jeszcze. Zbierając, o, grzybki, nie grzybki. Nie będziemy szli oczywiście głównym szlakiem, bo to jest bez sensu. Zaraz nas zabiją pewnie, bo tam już się odgrażali, że żebyśmy nawet nie próbowali. Pionierzy. All this pirate stuff, the corpses on the post. Do you guys really think the teacher wanted this? The teacher wanted us to defend ourselves. No niech sobie rozmawiają, a my będziemy eksplorować sobie dalej. Tutaj chyba jak troszeczkę sobie poświecę, to się nic nie stanie. Doładujmy sobie może odrobinę tą latarkę. Tu już jest coś widać, więc nie potrzebujemy. O, tu mamy jeszcze. Tutaj fajne są te świetliki, patrzcie. Ale tu mnie kusi, żeby tutaj zajrzeć, wiecie? Aha, czyli tutaj jakieś zabawki tylko. Nic więcej tutaj się nie zachowało. No szkoda. Szkoda. Dobra, wychodzimy tutaj gdzieś wyżej. Sobie. No nic, jeszcze raz tędy przejdziemy. Tu jest jakiś opuszczony budynek, do którego bym chciał zajrzeć. O, właśnie. O. Ale więcej i tak już tutaj nie zbierzemy tych puszek, bo maksymalnie można mieć ich 5. W ekwipunku. Szkoda, że nie więcej, no ale... O, tu coś, jakieś surowce. O, posłuchajmy. It's been 2 months already. Nobody came for the kids. Viking and Tusha aren't coming back either. The dam workers told they'd give them the lift to the city, but... Świetną zapalniczkę to... Nie no, tam się nie będziemy wracać, to nie ma sensu. Tu jest, tam gdzie te świetliki były, to ok. No i spróbujmy tutaj przejść nieco dalej, o. Tu nic nie możemy podnieść. Tu jest jakiś płot. O, krzaki.
To dalej nigdzie nie pójdziemy. Jakaś piwnica? No i którędy ja mogę się teraz dalej wydostać, przedostać? A? No przez siatkę nie przeskoczymy raczej. Tu żadnej dziury w siatce też nie widzę. Tędy przeskoczę, czy nie przeskoczę? Nie, tędy nie przeskoczę. Ale patrzcie, tutaj u góry mamy coś. Jakąś trolkę. Czyli musiałbym po prostu gdzieś pójść... A, tu jeszcze w dół mogę zejść, patrzcie. Wąż. O, tutaj mamy niestety gaz. A maskę mamy? Mamy maskę, czekajcie. Mamy maskę, dobra. Myślałem, że maski nie mamy, ale jak mamy maskę, to możemy sobie co nieco tutaj pozbierać, poeksplorować. Fajnie. Tutaj patrzę szybciutko, żeby dużo nie zużywać tych filtrów, wiecie. O, tu jeszcze coś jest. Tutaj chyba nic nie będzie. Coś mi się wydaje ciekawego. O, wąż jest za to. Wąż, wąż i po wężu, tak? O, lornetka. Bierzemy. Czy to noktowizor w zasadzie? Noktowizor. Czekajcie, jak się go zdejmuje. O, właśnie tak. Czyli pod literą N to jest. Ale na razie sobie włączymy normalną latarkę. Tutaj nic nie ma. No dobra, to tutaj się też wyjść nie da. O, tutaj mamy za to troszeczkę chemii. Fajnie. No i tyle to by było, no bo coś... Aha, tu jeszcze mamy coś. Tu jeszcze mamy coś. Tu byliśmy. No i koniec. Trzeba wychodzić. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy w takim razie. I co, udajemy się w takim razie też wyżej, tak? A, zapalmy może. Tu się nic specjalnie nie dzieje, więc możemy zapalić. Dobra, jak się dostać wyżej? Pytanie za 100 punktów. Tu są schody w dół. To nie. My szukamy schodów w górę. Ale dziwne, bo jak są w dół, to powinny być i w górę. Tym bardziej, że myśmy tam z dachu widzieli właśnie tą trolkę, słuchajcie. O, jest drabinka, fajnie, dobra. Idziemy w górę. Latarkę zgaszę, co byśmy się tutaj za bardzo w oczy nie rzucali dla tych tubylców. I tu jest ta nasza tyrolka, słuchajcie. A da się wejść na ten dach? Chyba niekoniecznie. Ale jest niby ta. No nie wiem, szkoda. Tak czy inaczej możemy sobie zjechać. I właśnie to czynimy. Z górki na pazurki. Dobra. Przede wszystkim to zgasimy. Jakaś dzieciarnia słychać.
Czekajcie, nie będziemy ich zabijać, ale spróbujemy ich jakoś tutaj... On stoi cały czas w tą stronę odwrócony. Spróbujemy go zajść od tyłu. Dobra. Ładnie. Ładnie. Nie wiem, z kim on rozmawiał, bo tu nikogo nie widzę. O, tam chodzi jakiś gościu. Dwóch nawet. O, tu kolejny, patrzcie. Dobra. To musimy ostrożnie wszystko... Ostrożnie działać. Bo nie chcemy tutaj rozpętać żadnej, prawda, walki. Chcemy ich tylko ogłuszyć, ale nie zabijać. Ten sobie tutaj chodzi. O, schowamy się. Schowamy się szybciutko. Mam już nadzieję, że go nie zobaczy. Albo i go zobaczy. Więc zmykajmy. No. Nie, nic. To tylko zdawało mi się. O, tutaj dwóch jest. Tam jeszcze są. Tutaj jest dwóch chyba. Nikt. Nikogo tam nie ma. Nikogo tam nie ma. O. No. Dobra. Po cichutku, po malutku. Tu nikogo chyba nie ma. No nie, tu nie będziemy się jeszcze za bardzo afiszować. Tam jeden jest, dobra. To musimy się tutaj jeszcze poprzekradać co nieco. O.
O, tu mamy grzybki po przy okazji również. Aha, tam mamy gościa. Czy mi się uda go jakoś zeskoczyć od tyłu? Myślę, że się powinno udać. Jak mnie ten zwierzę nie wypatrzy. Bo to i tak może być. A mówię, no nie chcę ich tutaj zabijać. Tam jest dwóch. Dobra, inaczej zrobimy, słuchajcie. Obejdziemy i najpierw załatwimy tego... O tego tutaj. Aha, ten se tu siedzi. No niech se siedzi. Jak se siedzi, to niech se siedzi. Dobra. Ten idzie na obchód, dobra. To niech se idzie. Oj, 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 oj. Nie, to nic nie było tam. O nie! Oj, 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 oj. Spierdzielamy. Dobra. Tutaj myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Ops! Co? Tam nic nie było. No nie! Alarm! No nie, 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 nie. Dobra. Tu jeszcze jeden jest, czekajcie. Musimy go... Nie ma żadnego intrudera. Bez żartów. Jaki intruder? To sami swoi. No. Cisza. Cisza. Dobra. No i co? Weźmy sobie tutaj te grzybki świecące. A nie, to nie grzybek. To lampka. Zejdźmy najpierw na dół, zobaczmy, co tam się dzieje. Się dzieje? Czy tu się nic nie dzieje? O kurczę, patrzcie. No to Bierim chyba. Nie?
To jest jakąś lunetą. To się przyda z pewnością. Wersję z lunetą, tak? O. Tu więcej nic nie widzę. Tu jest jakaś jeszcze skrzyneczka, to ją otwórzmy. Dobrze. A, i tu jeszcze coś jest. Fajnie. Tu w szafeczce też coś było. To nie pogardzę. No i tyle. Jeśli chodzi o piwniczkę. Tu więcej nic nie ma. Dobra. Wychodzimy na górę. Jak przez to widać, no nawet nie najgorzej. Na razie to schowajmy sobie, odłóżmy. I poszukajmy jeszcze tutaj jakichś gości. To zgasimy, bo nam tu... Gdzie on jest? Dobra, przejdźmy na górę. Tu jest jakiś alarm, to nie będziemy go oczywiście uruchamiać. Jakieś okopy, worki z piaskiem. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. No dobra, chodźmy na górę. Okej. Moment. Czyli tu już więcej nic nie ten. Nie zdziałamy. O. No. Ale jeszcze nam nie odhaczyło tego. Poczekajcie, no powinno nam to odhaczyć. A tu dalej mamy punkt do zaliczenia, czyli gdzieś coś jeszcze żeśmy nie wykonali. Tym bardziej, że słychać, że ktoś tam na dole jest jeszcze. Dobra, zejdźmy sobie normalnie. I poszukajmy, kogo żeśmy tam zgubili. No i gdzie ten Gucio jest? Słychać go, nie widać. No tu gdzieś. A jest. So you're trying to make me believe. Dobra. Czyli co? To by było chyba na tyle.
Tak czy nie tak? Teraz mamy się gdzieś tutaj udać. No to próbujmy. Czekajcie. Chyba powinienem jeszcze raz wejść na tą wieżę i zjechać tyrolką, coś mi się wydaje, no. Dobrze mi się wydaje. Więc tu już sobie oficjalnie zapalmy światło. I idziemy w górę. Dobra, to zgaśmy. No i z górki na pazurki. O! No i teraz jak się uwolnię, jak to się zakleszczył. O! Trzymaj się! O kurde! No nie! O, patrzcie, niedźwiedź wystraszył te. Wilki chyba to były, wilki. Uff, no to dobrze nawet się złożyło, że ten, że tam ktoś wisi. Czekajcie, jest sens tam schodzić? Chyba niekoniecznie. Ale za to tutaj sobie zejdziemy. Aha, tu jest tylko... Aj nie, nie tylko latarka była. No dobrze, wejdźmy tutaj, zobaczmy co tu się kryje. Czy tu w ogóle coś jest? Jest! 30 jednostek chemii. No pięknie. Zobaczmy co mamy za ladą. 13 jednostek chemii, też ładnie. No i tu więcej nic nie ma. Dobra, niech się pali. Latarkę to my zgasimy. Bo tu jest i tak widno. Dobra. Po cichutku będziemy się przekradać, żebyśmy nie napatoczyli się na niedźwiedzia, bo to mogłoby się dla nas nie najlepiej skończyć. Tu są jakieś te. A, jak gdybyśmy w razie weszli na niedźwiedzie, to możemy się tutaj wejść sobie na to. Patrzcie. Albo na jakiegoś wilka. O. No i co my tu możemy z tej wysokości zrobić? O kurde. Ha? O! No to ładnie się załatwiłem. Ojejku. Spadłem. Aha, czyli kończymy tutaj na tym sklepie, tak? Zaraz, czy myśmy w tym sklepie już... Nie, nie zebraliśmy wszystkiego. Czyli od sklepu zaczynamy dalej. No dobrze. O kurde! No. Uff. Jedną strzałę odzyskałem tylko, gdzie pozostałe? No, nieciekawie. Trzeba uważać, słuchajcie. Wilki.
Ewidentnie wilki. O, tam jakaś watacha wilków leci. Lepiej nie wchodzić im w drogę. Niech se lecą. Dobra. Jedną strzałę żeśmy tylko odzyskali, no szkoda. Ale lepsze to to niż nic. Dobra. Chyba wilków tu już nie ma. Uff. Uciekają jakieś jelonki. Ale numer. No, w tym lesie, powiem wam, w nocy też jest niebezpiecznie. Ale tu mamy jakąś miejscówkę. Trzeba się do tej miejscówki dostać. Myślałem, że w nocy będzie lepiej, ale... Ale wcale tak lepiej nie jest. O. Ognisko. No fajnie, tutaj przytulnie. Notatka. Okej. Aha, czyli możemy sobie przespać się tutaj dobrze. A, i tu możemy pojechać dalej. Jest tyrolka, patrzcie. Ale przejdźmy, zobaczmy, co jest jeszcze dalej z samą górą. Wszędzie tylko wilki słychać. Nic poza tym. O, tu coś mamy. Dobrze. O, tu coś mamy też. Jedna strzała. Niewiele, ale dobre i to. Rowerek. I trochę surków. Tu mamy jakieś surki? Nie, tu mamy tylko świeczkę. No i upolowana dziczyzna. Czyli co? Tutaj byłoby to na tyle, tak? O, harmonia. Aha. Harmonia. Nie, nie chciałem tego zamieniać. Nie, 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 nie. Nie będzie to, co jest. Chciałem jeszcze zagrać tylko. Ale widzę, że z grania nam tutaj nic nie przyjdzie. No dobra. W takim razie, słuchajcie, prześpijmy się do kolejnego dnia. Tutaj. Gdzie była ta nasza miejscówka. I potem się zobaczy. Czyli co, wybieramy teraz dzień, tak? Niech będzie dzień. No dobrze, mamy dzień. To cóż, lecimy dalej, tak? Mamy tyrolkę. Mamy tyrolkę. A, poczekajcie, mamy dwie tyrolki tak naprawdę. Jedna prowadzi tam, a druga prowadzi tam, na którą powinniśmy się zdecydować. Zobaczmy może... No tylko mapa nas może uratować. Haha! Żadna nam nie pasuje. My mamy iść tutaj. No ale cóż, no to w takim razie wybierzmy tą wyższą może. Możemy tą tyrolką pojechać? Czy nie możemy? Co jest grane, że ja nie mogę jej
Tylko tą drugą. Może to nie jest tyrolka, może to jest tylko jakaś taka... No dobra, tylko tą możemy jechać. No to jedziemy tą. Dobra. Ktoś tu se gwiżdża. O. Nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Ostrożnie. A, widzę już gościa. You drifter! I thought we'd fed all of you to the wolves already. You fucking rapists and murderers! But you just keep on coming. Well, I'm not going to beg you for my life. Ale ona nic nie robi tak naprawdę. Teacher, I'm coming to face the final exam. I'm ready. I wasn't a coward. I defended my friends while I could. Nic nam nie robi, no to może go zostawmy w świętym spokoju. Teacher, I'm ready. I didn't bully the girls. And I killed intruders because... Dobrze, zobaczmy co tutaj jest. Można sobie przeczytać na stopklatce. They would come here, invade our territory to murder and rape. And now I'm ready for the final exam. I have no regrets. Oczywiście nie będziemy mu nic robić, bo to nie ma sensu. Aż skoro on nam nic nie robi, no to my jemu też nic nie będziemy robić. O, ile żeśmy zdobyli koktajli Mołotowa. No dobra, siedź sobie gościu. Nic do ciebie nie mamy. Skoro nas nie atakujesz, to... O, tutaj coś mamy ciekawego, jakaś drabinka w dół. Uff, ale się kurzy. Dobra, schodzimy. Schodzimy w dół. Co my tu mamy? Co my tu widzimy? O. Tu coś mamy, jakieś surki. Stemple. O kurde, trzeba się czołgać. Ale tu coś jest. O kurde, już mam. O nie, 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 nie. Jakaś krewetka olbrzymia. Ojejku. Wow. No nie. Uff. No ładnie. A zobaczyłem, że tu jest ten pojemniczek z surowcami. Mówię, kurczę, no weźmiemy, podejmiemy. Ale tej krewetki to się żem tutaj nie spodziewał, słuchajcie. O! No i wpadłem znowuż do wody. A nie o to mi chodziło przecież. Dobra, może doładujmy odrobinę tą naszą latareczkę, co by nam lepiej świeciła. O. Dobra, chciałem tam jeszcze podejść, zobaczyć co tam jest, ale chyba nam się to nie uda. Może by tędy bokiem jakoś? O, tu się udało, ale tu nic nie ma. No dobra, wracamy w takim razie. Wracamy. Tu nie ma tego co gasić, bo będzie za ciemno. O, gdzie myśmy tutaj wyszli, słuchajcie.
O. Mapka. Tylko mapka nas może uratować. Czyli tak jakbyśmy... No dobra, no to idziemy tędy. Skoro tak, to tak. Takie góry. Nie wiem, czy tam się uda nam przejść. Ale może. O, jakiś niedźwiedź znowuż słyszę. Gdzieś tam się odzywa. Mapka. Trochę żeśmy zboczyli z trasy, z kierunku. Dobra, idziemy tutaj. No, tu można tędy iść też górą, patrzcie. Może spróbujemy? Może drugi raz nie spadnę? Nie jest to jakaś tam duża wysokość, wydaje mi się. O! Mamy strzałki, fajnie. Tylko co teraz tutaj dalej? Skoro tutaj nic nie możemy, patrzcie, tutaj pode mną coś jest, ale nie wiem, czy to jest... O! Coś zaczyna się dziać. Lepiej teraz chyba nie schodzić. Odnoszę wrażenie. Wilki. Wilki. Ale nie będziemy do nich strzelać, bo to nie ma sensu. Tam, żeby nam się jakoś udało dostać. Ale to raczej w drugą stronę chyba jest to możliwe. Wydaje mi się, w tamtą stronę to raczej nie pojedziemy. No dobra. Idziemy do przodu. O, tu jest jakaś jaskinia. Może przyspieszmy. O nie! Dobra. Niestety strzał nie odzyskamy, widzę. Szkoda. A szkoda. Ale tu mamy jakąś jaskinię. O! Coś tam było. Dobra. Tu coś mówi od razu było. O! Gdzieś mnie atakuje, nie! Dobra. Uff, w tych ciemnościach to ciężko cokolwiek wychwycić. Powiem wam. Ale tu coś jest za to chyba. Nowa notatka. Kto chce, niech sobie poczyta na stopklatce. No i więcej tu nic nie widać. A nie, jest jeszcze coś. Tutaj coś mamy. No i tyle. O! Coś warczy. Podładujmy. Wyłączmy to. Tu mamy na kto... O kurde! Gdzieś słyszałem, że się czai, ale nie widziałem gdzie. Aj! Aj! Uff! Chciałem włączyć noktowizor, żeby zobaczyć przez noktowizor, gdzie to jest, i to w tym momencie do mnie ten wilk wyskoczył. Dobra, wyłazimy stąd. W dzień też się rzucają. Nieciekawa sprawa, mapka. Tam musimy iść gdzieś. A, widzę, dobra. Widzę już, którędy musimy iść. Dobra. Tu mamy w górę.
No to idziemy. Uff. A, i tutaj mógłbym zjechać w razie co tam. No dobrze. Tu coś mamy. A to co to jest? Jakiś trofeum chyba. Z głową, nie wiem, wilka, niedźwiedzia. No dobrze, słuchajcie, mamy 46 minut materiału, więc tutaj zakończymy ten odcinek przed wejściem do tej jaskini. Także dzięki za to, że żeście dotrwali. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejną część. Trzymajcie się, hej!